Grudzień nastraja wszystkich wyjątkowo świątecznie. W kuchni szukamy wtedy tradycyjnych smaków, ale także zaskakujących kulinarnych połączeń. Program zaczynamy dziś od pomysłu na danie obiadowe w grudniowym klimacie. Będzie to szynka pod pierzyną z kapusty i grzybów. Do mojego dania potrzebuję cienko pokrojone plastry szynki. Tyle w zupełności mi wystarczy. Włożę do miski. Dodam odrobinę pieprzu. Soli czosnkowej. I tymianku. Kropię kilkoma kroplami oleju. Całość wymieszam dokładnie. I tak przygotowane plastry obtoczę w mące i usmażę na złoty kolor. Na patelnię wleję troszeczkę oleju, nie za dużo. Szynkę obtoczę w mące, dzięki czemu mój sos, który będę później przygotowywał, będzie bardzo smaczny. Nadmiar mąki wklepię leciutko w mięso, dzięki czemu nie przypali mi się na patelni. Będę smażył na wolnym ogniu. Mięso nam się smaży. Potrzebuję odrobinę słoniny. Nie za dużo. Idealna będzie wędzona. Doda nam ciekawego, nowego smaku. Pokroję w kosteczkę i dorzucę do smażącego się mięsa. Dorzucę kilka gałązek tymianku. Doda ciekawego aromatu. Smażę na bardzo wolnym ogniu, ponieważ smak, który powstaje na patelni, przyda mi się do dokończenia mojej potrawy. Dodam odrobinę mielonego kminku. Mięso nam się smaży, pokroję cebulkę w drobną kostkę. Mięso ma już piękny, złoty kolor. Dorzucę cebulkę. Pieczarki pokroję w cienkie plasterki. I przykryję nimi mięso. Czas na odrobinę białego wina. Czas na odrobinę masła. I taki uczciwy plasterek niech roztopi się w moim białym winie. Dla podkreślenia smaku dorzucę kilka boczniaków. Przygotowałem również kapustę. Ugotowałem ją z odrobiną boczku
i suszonych grzybów. Obłożę tą kapustą moje mięso. Myślę, że kapusta to taki znak zbliżających się świąt. To danie możemy również przygotować w brytwance. Tak przygotowane danie włożymy do piekarnika na jakąś godzinkę, czyli tak długo, aż mięso będzie bardzo miękkie. Ja przygotuję to na patelni. Całość zaleję wodą. I nie zostaje nam nic, tylko czekać, aż mięso będzie miękkie. Szynka już jest prawie miękka. Dodam jeszcze na koniec troszeczkę kminku, aby poczuć ten aromat. Danie się wydaje proste, ale najtrudniejszym elementem jest połączenie śmietany z kwaśnym sosem. Na początek wleję śmietanę do miski. Musimy ją zahartować. Hartowanie polega na dodaniu kwaśnego, gorącego wywaru do śmietany. Musimy wyrównać temperaturę. Dzięki czemu będziemy mieli pewność, że śmietana nam się nie zważy. Staram się wykorzystać słodkie śmietany z dużą ilością tłuszczu. Musimy delikatnie brać wywar, aby nie zniszczyć mięsa. Śmietana już jest bardzo gorąca, więc jest gotowa, aby dodać ją do sosu. Całość dokładnie wymieszam. Piękny, kremowy sos. Jest idealnie. Jeszcze posmakujemy na koniec. Tak, o to mi chodziło. Zostaje już tylko dodać pokrojoną pietruszkę oraz drobno pokrojony szczypiorek. Szczypiorek doda takiej troszeczkę wiosennej ostrości. I dorzucamy. I myślę, że jedna ze świątecznych potraw już jest gotowa. Czas ją położyć na talerzu. Na dno talerza ląduje mięso. Pachnie naprawdę dobrze. Odrobina kapusty. Grzybki udekorujemy szczypiorkiem. Idealnym dodatkiem do mojego dania będą na przykład kluski ziemniaczane lub kopytka, a ja podam po prostu z pieczywem. Troszeczkę pietruszki. I na koniec oliwa pietruszkowa wzbogaci moje danie. Ja już jedną ze swoich świątecznych potraw mam gotową. Czas teraz na bożonarodzeniowy deser. Klasyczny sernik w wersji Aleksandry Sowy Trzebińskiej z dodatkiem wyfiletowanych pomarańczy. Masę do sernika zaczynam przygotowywać od ubicia masła z cukrem. Używam cukier puder i cukier wanilinowy. Myślę, że puszysta maślana masa będzie za około 5 minut gotowa. Do ubitego masła dodajemy dwukrotnie zmielony twaróg tłusty. Do masy dodajemy jeszcze żółtka. Całość mieszamy. Teraz pracujemy dwutorowo. W mikserze przygotowuje się nasza serowa masa. W międzyczasie ubijamy białko z cukrem. Białko połączone z cukrem wlewamy do masy. Przed końcem mieszania dodajemy jeszcze opakowanie budyniu waniliowego. Masa serowa jest już gotowa. Teraz przygotujemy jeszcze tylko kruszonkę. Masło, mąka i cukier.
miksujemy. Teraz wylewamy na nasz kruchy korzenny spód, który przygotowałam z ciasta, z którego robiłam kruche korzenne ciasteczka, masę serową. Żeby urozmaicić smak naszego sernika, dodamy jeszcze filetowane kawałki pomarańczy. One zanurzą się w naszym serze. A na górę jeszcze sporo kruszonki. Ja i bałwan lubimy kruszonkę. Tak przygotowany sernik pieczemy w temperaturze 165 stopni. Bez termoobiegu przez godzinę i 25 minut. Sernik wygląda obłędnie. Musimy go jeszcze tylko wykroić i wyciągnąć z formy. Dzięki pomarańczom w serniku stał się on bardzo wykwintny. Na koniec jeszcze odrobina cukru pudru. Sernik jako klasyka cukiernictwa z pewnością przypadnie Państwu do gustu. Smacznego! Więcej o nożem i widelcem na profilu programu na Facebooku. Tam przepisy na bożonarodzeniowe dania. Do zobaczenia za tydzień.